Tak więc moja kolekcja DVD wygląda tak. Zacznijmy od pierwszego doktora. Pierwszą historią to nie jest historia. Jest to film zrobiony na rocznicę. An Adventure in Space of Time, in Time. Okładka jest... nie jest to prawdziwa okładka DVD. Miałem to w boksie na 50-lecie serialu. Z historiami, również Day of the Doctor, z Name of the Doctor i Time of the Doctor. Postanowiłem, że fajnie by było mieć po prostu to na półce razem z odcinkami o William Hartnell. Film naprawdę polecam, jest naprawdę bardzo fajny. Może kiedyś o nim opowiem więcej i tak dalej. W każdym razie naprawdę polecam. Przybliża to o wiele bardziej nam historię pierwszego doktora, jak serial powstał i każdy fan, który ogląda serię klasyczne, powinien ten film zobaczyć. Tak więc, teraz przejdźmy do prawdziwego pierwszego doktora. I mam właściwie bardzo dużo historii z pierwszym doktorem. Jest on moim ulubionym doktorem. I tutaj jest box set The Beginning. I zawiera on trzy historie. An Unearthly Child, czyli pierwsza historia ze wszystkich z Doktora Who. I tutaj mamy... tutaj poznajemy doktora, poznajemy TARDIS, nowych towarzyszy i tak dalej. Są nimi Ian i Barbara, nauczyciele ze szkoły w Londynie. I podążają oni właśnie z jedną ze swoich uczennic, Susan. I odkrywają, że ona mieszka, podąża do właśnie wysypiska śmieci i tam na tym wysypisku śmieci znajdują, no zobaczcie, dowiecie się, naprawdę pierwszy odcinek tej historii z czterech jest naprawdę świetny. Jest to najlepszy odcinek kiedy ze wszystkich odcinków Doctor Who oraz mój ulubiony. Drugi jest okej, ale im dalej, tym historia spada i tak naprawdę, jeżeli zobaczycie pierwszy odcinek, to możecie przejść do następnej historii. Następną historią jest The Daleks i jak zapewne się domyślacie, przedstawia ona Daleków. Jest to pierwsze spotkanie doktora z Dalekami i poznaje on tutaj Daleków i najpierw jest do nich przyjaźnie nastawiony, jednak odkrywa, że nie są oni przyjaźni. Naprawdę polecam. Pierwsze dwa odcinki naprawdę są świetne. Później mniej więcej trzeci, czwarty spowalniają i są takie trochę powolniejsze, ale gdzieś myślę w piątym odcinku, w piątym, szóstym odcinku już zaczyna się podążać. Jest siedem historii, czyli jest siedem odcinków, czyli około 3 godziny razem, ale polecam oglądać każdy odcinek z osobna, albo przynajmniej zrobić sobie przerwę. Następną historią jest jedna z moich ulubionych, The Age of Destruction. I jest to dosyć krótka historia, możecie ją zobaczyć tak naprawdę razem, bo są to tylko dwa odcinki, czyli trwa około godzinę. Czyli mniej więcej tyle, co normalny odcinek nowej serii. I tutaj właśnie mamy na końcu ostatniej historii Daleks. Coś się dzieje z TARDIS i na początku tej historii właśnie doktor i towarzysze właśnie budzą się w TARDIS i zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Naprawdę, naprawdę bardzo podoba mi się ten odcinek, a raczej historia, przepraszam. Powinno się mówić historia, ale nadal się wyda. Naprawdę polecam. Polecam tak naprawdę zobaczyć wszystkie pierwsze trzy historie. Jeżeli nie za bardzo chcecie, pomińcie trzy ostatnie odcinki Unearthly Child i przejdźcie do Daleks, ale zobaczcie te. Niestety następną historią w kolejności jest Marco Polo i jest to zaginiona historia. Jest to jedyna kompletnie zaginiona historia z pierwszego sezonu Doktora Who. A później nadchodzi kolejny, bo jednak muszę tutaj wspomnieć, że The Age of Destruction zawiera skróconą wersję właśnie taki omnibusik właśnie historii Marco Polo. Tak więc można dodać, że jakby mam w pewnym sensie tą historię, pomimo że nie mam, jednak ona jest zaginiona, nie istnieje.
Następną historią, którą posiadam i również która istnieje, jest The Keys of Marinus, czyli Klucze Marinus. Tutaj doktor i kompanie zostają wysłani, żeby zdobyć Klucze Marinus. Taka sobie historia, ma swoje plusy. Tak naprawdę miałem paręnaście podejść, żeby zacząć oglądać historię. Ciężko mi było się wciągnąć w klimat pierwszego doktora. I do tej pory uważam, że pierwszy doktor ma jedną ze słabszych er, pomimo że jest moim ulubionym. I właśnie przy tej historii właśnie zacząłem, obejrzałem tą historię, jakby się wciągnąłem bardziej w pierwszego doktora. I no naprawdę fajna historia, fajnie zobaczyć, jednak może nie jeden z moich ulubionych. Następną historią jest jedna z moich ulubionych i jeżeli macie okazję, zobaczcie ją. The Aztec, specjalna edycja. Wyszło kiedyś Aztec na DVD, o co chodzi właśnie z specjalną edycją. Niektóre właśnie są edycja specjalna, czyli Special Edition. Są to odcinki, które kiedyś wyszły już na DVD, jednak nie miały za dużo dodatków i tak dalej, więc właśnie ponownie je wydali z większą ilością dodatków i tak dalej. I największym plusem tej historii jest fakt, i moim ulubionym dodatkiem jest fakt, że w większości zaginiona historia Galaxy 4, czyli pierwsza historia sezonu trzeciego, która kiedyś była całkiem zaginiona, jest dodana jako rekonstrukcja z wcześniej znalezionym odcinkiem trzecim chyba. I jest jakby taka lekko skrócona rekonstrukcja całej historii i jest to naprawdę ona świetnie zrobiona. Płacicie tak naprawdę za jedną historię, a dostajecie w tej scenie dwie. I serio, oczywiście lepiej się ogląda historię jako nakręcone i tak dalej, ale serio polecam tą rekonstrukcję. Jest chyba jedną z lepszych zaraz przy... Nawet chyba najlepszą z tych rekonstrukcji, jakie widziałem. Nie jest to fanowsko zrobione, ale naprawdę profesjonalnie i fajnie. Więc polecam. Polecam właśnie zakupić Aztec. Sama historia opowiada o doktorze, którzy oczywiście poznają Azteków i naprawdę świetna. I Barbara zostaje wzięta za boginię. Ian musi stoczyć pojedynek i doktor znajduje sobie żonę. Tak! Jeżeli nie oglądaliście klasyków, Riversong nie jest pierwszą żoną doktora. Jest przynajmniej trzecią. Tak więc do następnej historii i szczerze kupiłem ją tak dosyć w ślepo i planuję mieć wszystkie historie, więc tak czy siak kiedykolwiek bym je kupił, ale jest okej. Chyba moja najmniej ulubiona historia w ogóle Doctor Who, przynajmniej z klasycznych serii. Jest ona dosyć powolna, nudna i nigdy jakoś nie potrafię siąść i tak naprawdę do końca zobaczyć. Tak więc zobaczcie, ale myślę, że lepiej to zobaczyć po prostu jak się ogląda cały sezon i tyle. Tak więc następna historia. Jest nią Reign of Terror. Jest ona częściowo zaginiona. Odcinki 4 i 5 chyba zostały przerobione jako animacja i są tutaj dodane. I fajnie, bo nie każdy lubi oglądać rekonstrukcje złożone ze zdjęć i przetrwałych klipów. Jednak uważam, że DVD powinni oni po prostu je dodać, gdyż są osoby, które naprawdę wolą to, a jest to chociażby nawet taka ciekawostka i tam są niektóre właśnie klipy, które wciąż przetrwały. Jednak klipy, które przetrwały właśnie są zawarte na Lost in Time, które opowiemy sobie po drugim doktorze. Tak więc Reign of Terror, historia jest okej. Okay. Doktor właśnie, jak nazwa wskazuje, doktor ląduje w Stardis i we Francji, zaraz po francuskiej rewolucji. Widzimy tutaj gilotynę i no zobaczcie, naprawdę fajna. Jednak jeżeli planuje, są niektóre historie, które fajnie się ogląda nie po kolei i niektóre, które nie są jakoś świetne. Ta nie jest jakaś świetna. Jak macie ochotę zobaczyć, mnie też zachęciła okładka. Jak macie ochotę zobaczyć, nie stracicie czasu. Ale
nie jest to odcinek, nie jest to jakaś historia, którą bym jakoś bardzo polecił czy coś. Natomiast tym zakończyliśmy pierwszy sezon. Mam wszystkie odcinki pierwszego sezonu, które istnieją. I nawet rekonstrukcję Marco Polo. I tak naprawdę ten box set The Beginning był pierwszym box setem, jaki kupiłem. I nawet kiedy zacząłem kupować dwa lata temu odcinki z klasycznej serii, właśnie kupiłem ten box set i pierwszą historię z Tomem Bakerem. Tak więc teraz przejdźmy do sezonu drugiego oraz trzeciego, gdyż no zobaczycie, że nie mam za dużo historii. Istnieją tylko trzy wydane na DVD, więc można je połączyć. Tak więc pierwszą historią z sezonu drugiego jest Planet of the Giants, Planeta Gigantów. I tutaj naprawdę ona mi się spodobała. Nie jest to może jakaś moja ulubiona czy coś, ale fajnie się ją ogląda. Doktor i kompanii zwracają uwagę na to, że wylądowali na Ziemi w swoich czasach, ale odkrywają, że właśnie się skurczyli, coś poszło nie tak i właśnie i TARDIS i oni się skurczyli i muszą teraz powrócić właśnie do swoich rozmiarów. Taki fajny odcinek, lekki, dosyć taki, nie ma nic tam nic z tego, jak myślę, że jeżeli po prostu pominiecie tą historię, jak na przykład nie wciągniecie się czy coś, jeżeli na przykład oglądacie po kolei i na przykład jesteście podhypowani o najlepszą, następną historię w kolejności, czyli Dalek's Master Plan, przepraszam, Dalek Invasion of Earth, możecie ją pominąć, nie zobaczycie jakoś więcej, nie ma tutaj jakoś tego, specjalnie tego, ale nie jest to zła historia, jest ciekawa, fajnie się ogląda, więc trwa tylko godzinę, bo są to trzy odcinki tylko i naprawdę nie jest to coś, co ja bym polecił, musicie zobaczyć, ale fajnie zobaczyć, tak? Tak więc następna historia, Dalek Invasion of Earth, i jest świetna, jest to naprawdę jedna z lepszych historii Doctor Who, przynajmniej z ery pierwszego Doktora. Jest to sześć odcinków, kiedy Dalecy po prostu inwadują, po prostu napadają na Londyn w XXI wieku. I po prostu jakby wszystko jest zniszczone, nie ma ludzi i tak dalej. I naprawdę fajnie się to ogląda. Naprawdę, jeżeli lubicie Daleków, nie możecie tej historii jest to również bardzo ważna historia, gdyż nie powiem, co się dzieje, ale dzieje się coś, co naprawdę utrwaliło nas w przekonaniu, że tak, ten po prostu, właściwie drugi sezon, który jest moim ulubionym z ery pierwszego Doktora, tak a propos właśnie pokazuje, że tak, ten serial może trwać dłużej niż myśleliśmy. Tak więc, i to jest pierwsze właśnie pokazanie, że tak może się zdarzyć. Bardzo ważna historia, czy może nie jakoś bardzo ważna, ale ważna historia, fajnie się ogląda, dobra, zobaczcie. Okej, i następne DVD, które wam pokażę, jest to również następna w kolejności historia. Jest to box set i to jest najnowsze DVD, czy DVD, które kupiłem je dzisiaj. Jest to box set The Rescue i Romance, czyli Ratunek i Rzymianie. The Rescue. Jest to dosyć krótka historia, bo tak jak Edge of Destruction ma tylko dwa odcinki. I doktor i jego kompanowie lądują na planecie Dido i odkrywają, że jest tam potwór, który po prostu jest tam i odkrywają, że jest rozbity, na tej planecie rozbił się ziemski statek z przyszłości, którzy właśnie wołają o pomoc, dlatego jest to, historia nazywa się Ratunek. I zobaczcie, nic specjalnego również, ale mogę powiedzieć tak, że cliffhanger do drugiego odcinka jest chyba moim ulubionym i naprawdę, jeżeli zobaczycie historię i później właśnie jakby
zobaczycie tą historię, zobaczycie ten cliffhanger i na pewno będziecie chcieli teraz jakby bardzo szybko przejść do następnej historii, żeby zobaczyć, co się dzieje. I no, tak więc i fajnie się nawet, ponieważ Rescue ma 2 odcinki, a Romance 4, które właśnie są jedno przychodzą w kolejności, jedno po drugiej. Można to, jeżeli nie macie problemu oglądania dosyć wolnej historii i tak dalej, możecie ją zobaczyć, bo są odcinki są historie 6-odcinkowe, tak więc możecie po prostu siąść i oglądać te 6 odcinków jedno po drugiej. Można to widzieć jakby trochę jakby tą samą historię, tylko taką dosyć rozciągniętą. Tak więc Rzymianie i przez dużo czasu był to mój była to moja najmniej ulubiona historia. Siadłem, zobaczyłem może połowy i stwierdziłem, że nie jest tak źle, jest okej. Doktor właśnie zostaje jakby wzięty za jak on się nazywał, Maximusa Petiliona, który jest magrem dla Nero i właśnie idzie i gra dla Nero, udając tego zamordowanego mężczyznę. I Annie i Barbara zostają porwani, tak więc tak wygląda ta historia. Naprawdę, tak samo, no nie jest historia, którą musicie zobaczyć, ale jeżeli oglądacie po kolei, fajnie jest zobaczyć, to jest taki bardziej filler i tak dalej. Następny jest Web Planet i to dzisiaj kupiłem, i również to jest to się toczy zaraz po Romance i doktor i towarzysze lądują na planecie, nazywa się Vortis i widzicie, tutaj są kosmici i tak dalej. Bardzo fajna historia, taka trochę niskobudżetowa, takie efekty specjalne są dosyć kiepskie i tak dalej, ale fajnie zobaczyć. Nie jedna z moich ulubionych, przynajmniej po pierwszym oglądaniu, ale teraz biorę się za podobne oglądanie pierwszego doktora i drugiego i w ogóle jechanie od początku. Tak więc może zmienię zdanie, jak coś, no to całkiem możliwe, że kiedyś będę recenzował, więc po prostu, no. Niestety, następna historia w kolejności The Crusade, czyli Krucjata, nie jest całkowicie zaginiona, jednak nie została wydana na DVD, jedynie na Lost in Time, gdzie odcinki, które przetrwały chyba odcinek pierwszy i trzeci, są właśnie zawarte, ale odcinki zaginione istnieją jedynie w wersji audio, tak więc nie są właśnie myślę, że powinna ta historia zostać przerobiona, wydana na DVD i zaginione odcinki po prostu zostać animowane, gdyż są historie, które właśnie trwają, na przykład Underwater Menace z drugim doktorem też ma dostać właśnie wydanie DVD, a nie dostaje z jakiegoś powodu, a mają połowę tej historii ma zostać właśnie animowana i tak jest na przykład w przypadku Moonbase, gdzie są również 4 odcinki i 2 z nich, które są zaginione, zostały animowane. Tak więc uważam, że Crusade również powinna zostać wydana, gdyż jest to jedyna historia wtedy, która nie dostanie wydania razem z Underwater Menace, tak więc uważam, że wydajcie ją. Tak, w każdym razie dwie historie, które są... The Space Museum. Pierwszy odcinek naprawdę mnie wciągnął. Oglądałem to tak naprawdę na komputerze i nie miałem jeszcze tej historii i stwierdziłem, o mój Boże, muszę tą historię mieć na DVD i jest również w boxecie, czyli dostanę następną. I zobaczyłem następne 3 odcinki, jest podobnie jak z Unearthly Child. Jakby to powiedzieć, nie jest to najlepsza historia i pierwszy odcinek się fajnie ogląda, ale reszta ma swoje momenty, ale możecie pominąć. I ta historia również prowadzi do następnej, czyli The Chase. I zdenerwowałbym się, gdybym zapłacił tyle pieniędzy za
box set i naprawdę nie mógł, nie miał nic z tego. Gdyby to było tylko, gdyby ta historia była taka, ale The Chase jest jedną z moich ulubionych historii z Williamem Hartnellem. Jest naprawdę świetna. Jest oczywiście pojawienie się Daleków i prowadzą oni właśnie pościg za doktorem i jego towarzyszami i naprawdę fajnie się to ogląda. Jest to świetna historia. 6 odcinków i jest to również druga historia w tym sezonie, gdzie widzimy, że tak, ten serial może trwać dłużej. Nie zdradzę dlaczego, ale polecam. No i następną historią jest również świetna historia. Jest to również historia, która wydała. Jest to ostatnia historia sezonu drugiego, czyli Time Meddler. I toczy się ona w średniowiecznej Anglii. Jednak doktor i towarzysze znajdują rzeczy, które nie powinny tam być, na przykład zegarki i tak dalej. I no, jest to również pierwsza historia, która zawiera coś więcej. Zawiera kogoś, kogo dzisiaj nazywamy władcą czasu. Jest to postać z Gallifrey. I jeszcze wiele o tym nie wiedzieliśmy, ale tak, to jest władca czasu. Nie powiem kto to jest, gdyż fajnie się to ogląda nie wiedząc. Naprawdę świetna historia. Jest to jedna z tych historii, które robiąc video recenzję całej ery pierwszego doktora, którą zaplanowałem na wkrótce. Spoiler, polecam ją i naprawdę zobaczcie, świetna. 4 odcinki, zobaczcie. Tak więc zostały tylko dwie historie, które posiadam, 2 DVD. I jest to jedna historia z trzeciego sezonu i jedna z czwartego sezonu. Czwarty sezon jest niestety bardzo, bardzo źle potraktowany, gdyż istnieją tylko dwie historie. Jedna z zostały wydane na DVD przynajmniej. Jedna właśnie z Williamem Hartnellem, druga z Patrickiem Troughtonem, o czym porozmawiam sobie później. I trzeci sezon jest lekko lepszy, gdyż są tylko 3 historie. Szkoda. Gdyż sezon trzeci nie jest tak dobry jak drugi, ale zdecydowanie lepszy niż pierwszy. Tak więc The Ark i... Przepraszam bardzo, ale ta historia jest właśnie znalazła się właśnie na liście moich przyszłych recenzji, gdyż... nie wiem, czy dobrze to widać, ale tak, to są monoidzi i monoidzi, tak, oni właśnie, to są osoby w make-upie z dużą peruką i z pomalowaną piłką do ping-ponga w ustach jako oko i historia jest... Okej, ale ten właśnie przedstawieniem właśnie wrogów jest po prostu śmieszne. I naprawdę monoidzi nie pojawili się więcej w Doktorze Who. Jedyne kolejne przedstawienie monoidów to właśnie jest w Time of the Doctor, gdzie 11 doktor walczy, kiedy przekazuje właśnie, jeżeli widzieliście, jest na Trenzalore właśnie. Bawi się, pokazuje Tumowi, że on walczy z potworem, to jest właśnie monoid. Więc monoidzi zostali później razem zmiksowani z Sensorites i tak powstał UD. Tak więc z ciekawości możecie zobaczyć. Historia nie jest zła, ale no. Tak więc następną historią, którą posiadam, jest to ostatnia historia z ery pierwszego doktora. Zostały mi jeszcze 2 do skompletowania całej ery pierwszego doktora. Jest to The Gunfighters oraz War Machines. Obydwie z trzeciego sezonu. Jednak nie będę robił kolejnego wideo, kiedy po prostu zapeduję następne wideo, kiedy pokazujące moje kolekcje DVD Doktora Who. Powstanie, kiedy po prostu skompletuję już wszystkie DVD. I
Jest to historia Tenth Planet, 10. planeta. I jest to najważniejsza, prawdopodobnie najważniejsza historia całego Doctor Who. Jest to nie tylko pierwsze pojawienie się Cybermenów, którzy moim zdaniem są najstraszniejsi właśnie w tej historii, gdyż są najbardziej ludzcy, najbardziej jakby przerażający. Również jest to historia regeneracyjna pierwszego doktora i jest to nie planowano najpierw, żeby doktor się zregenerował. William Hartnell miał być tam naprawdę jedynym doktorem. Właśnie ta historia sprawiła, że tak, ma szansę powstać ma szansę być więcej doktorów, doktor może się zregenerować. Nie dowiadujemy się o tym od razu, ale i pierwotnie miał być tylko jeden następny doktor i wyglądało to zupełnie inaczej, ale to dało szansę, żeby serial nadal istniał i był kontynuowany, bo William Hartnell miał problemy zdrowotne i musiał odejść i albo były dwie inne opcje, albo po prostu zakończyć serial, albo wziąć podobnego aktora, który będzie grał pierwszego doktora w ten sam sposób, wyglądał jedynie trochę inaczej, również miał perukę i tak dalej. Coś podobnego, co się zdarzyło w pięciu doktorach. Ale naprawdę zdecydowali inaczej. I ta historia jest jakby bardzo ważna z tego względu, że po pierwsze nie tylko dlatego, że pojawia się tutaj bardzo ważny wróg, jeden z najbardziej popularnych wrogów i najstraszniejszych wrogów i mój ulubiony wróg pierwszego doktora, Kosmita. Znaczy się. Moim ulubionym wrogiem jest Mistrz. Ale to naprawdę jest to również historia, która tworzyła furtkę do tego, żeby było więcej doktorów. I sama historia nie jest jedną z moich ulubionych, ale ma naprawdę bardzo, bardzo dobry klimat i naprawdę jeżeli chcecie zobaczyć historię Doktora Who, dobrą historię Doktora Who, to między innymi tą też polecam. I tak.